proszę państwa, witam was w kolejnym odcinku serii umetamorfozowani. Zamierzam zrobić coś mega grubego, że to koniec! Więc oglądajcie do końca, bo dopiero pod koniec odcinka zrobię to i dopiero pod koniec odcinka dowiecie się, co to będzie. Przebiorę się za Sybiksa, osiedlowego chuligana, dresika. Chcesz z siebie zrobić dzisiaj dresika, Sebę? No. Ja to jest za mocne. Bartek, to będzie takie mocne. Czas kupić ciuszki. Mam w planie kupić jakieś śliskie. Jak to się nazywa? Jak to się mówi na to? No dobra, wiecie, o co chodzi. Takie takie dresiki, co szurają tak. Damsko torebkę. Przyjdź, Dziesiu. Dobra, wezmę to. To jest chyba to. Siemano, kurc. Co jest? Co jest, dziomeczku? Masz jakiś problem, kurde? Co? To jest opcja w przypadku, jak nie znajdziemy nic innego. Szelesty! Przypomniało mi się określenie na te dresiki. Szelesty, kochani. Co jest? Gruby? Co jest? Ta jest fajniejsza. Przyda mi się poza tym czapka po tym, co zrobię dzisiaj na koniec odcinka. Zależy mi na tym, że te ciuchy, które kupię dzisiaj pod Sybiksa, żeby też nie poszły do kosza, żeby leżały w szafie, tylko chcę, żeby też fajnie wyglądały później. Te wyglądają fajnie. Dobra, mamy akcesoria kupione, niestety szelestów nie znaleźliśmy. Teraz lecimy po tatuaże. Libale. Jakieś trupie czachy są. Tak. Siedzi? Siedzi. Oh yeah, all chain. Nie no, siedzi, biorę to. Dobra, kolejne akcesoria mamy z głowy. Lecimy teraz do sklepu sportowego, poszukać właśnie szelestów. Bardzo mi zależy na szelestach, bo jednak szelest to jest styl. Styl. Ja się muszę potrenować trochę. Co? Co skurde? Dobra, możemy iść na suluwę. To trening możemy zrobić. Weszliśmy prawie całą galerię i niestety nigdzie nie mogliśmy znaleźć takich perfidnych szelestów, więc chyba po prostu wrócę do tego samego sklepu, co na początku byliśmy. Zamiast bluzy będę po prostu w koszulce, pod koszulku białym i do tego jakieś buty musimy wybrać. No takie, zwykłe. Dobra, i wezmę jeszcze te jedyne szelesty, jakie widziałem w galerii. Niestety nie mają pasków, ale powinny być git. Najważniejsza będzie ostatnia rzecz. Jak podciągnę skarpety do góry na spodnie, to będzie git. Ty, skarpetki żeby się przydały, żeby pasowały. Wiadomo, nie może być tej samej firmy, co spodnie, bo nie może się wszystko zgadzać ze sobą. Wszystko mamy. Wprawdzie nie jestem w 100% zadowolony z tego outfitu. Teraz czas na ostatni element chyba. Jesteśmy już w domu. Czas przygotować nasz outfit. Patrzcie w ogóle, jakiego baseballa przygotowałem. Puh. Co jest, kurde? Co jest? Co się plujesz do mnie? Co? Wziąłeś się pierdziknę zaraz tym kilofem. Baseballem. Mamy torbę, mamy gacie, czapeczkę, tatuaże, skarpetki, chain. Ja przecież mam... Zaraz wracam. Ogarnąłem się, że mam w pokoju sam takie trzypaskowe dresiki, szelesty. Wpadłem jeszcze na najlepszy pomysł. Przypomniałem sobie, że kupiłem raz na odcinek buty i to będzie drugi raz, kiedy ich użyję. Uwaga. Będą super, co? Będą pasowały test. Które najbardziej wiśniackie będą? Chyba czarne. Szare? Szare. Albo daj. Dwie różne. Nie no, bez przesady. Co jest, kurde? Co ty robisz na moim osiedlu, kurde? Co? Uważaj. Masz coś, kurde, do mnie? Co się śmiejesz? Ty? Co się śmiejesz ze mnie? Przepraszam. No, uważaj. Lecimy robić tatuaże. Yeah. King. Jestem największym królem. King. O nie no, klasa, klasuna. Nie mogło zabraknąć, proszę państwa, naszych tatuaży Jensy. Wjedźcie na Jensy Store, jak jeżeli chcecie też sobie takie ogarnąć. Sick. Yeah. Yeah. Fika. Mogłeś sobie zrobić na twarzy zamiast na nadgarstku, wiele lepiej to wygląda, co? Yeah. Yeah.
Zrób jakąś taką chorą minę. Dobra, już państwa, tak wyglądam po podziaraniu. To jest mój piękny pies, którego kocham całym sercem, a wytatuowałem go sobie, bo moja była dziewczyna zabrała mi go i dlatego sobie wytatuowałem Bleeding Love, bo jest krwawa miłość. Ją też kocham dalej, ale też nienawidzę. Czas na kulminacyjny moment, na co wszyscy czekali. Idziemy. Dobra, widzowie, jak pewnie już się domyśliliście, będę się ścinał na łyso. Pewnie będę go wyglądał starzej o 20 lat pewnie i pewnie będę tego żałował. I tak mnie to czeka, bo planuję zrobić przeszczepik moich zakoli, więc przynajmniej zobaczę, co mnie czeka i jak wyglądam. Co? Yeah! O nie, tak szybko! Ja chciałem powiedzieć, że jakiś fade czy coś. Ogólnie widzowie, oglądajcie do końca, bo po pierwsze za chwilę będzie moja reakcja, bo nie mam tu żadnego lusterka, a po drugie, no będzie reakcja wszystkich z Gen Z. Ja jednak nie chcę, wiesz? Nie chcę, weź, weź cofnij. Nieźle. Ej, nieźle! Kurde! Może ja tak zostanę? Co jest, kurde? Spoko! Ej, nieźle, dobra! Dobra, nieźle, kochani, nie będę miał depresji przez to. Wiadomo, że wolałbym mieć włosy fajne i być cute boy. O Jezus! O Jezus! Na pamiątkę muszę wziąć. Ja pierdzielę. Jezus, to nie powie, Boże! O Jezu, świeży będzie łysy. Nie, kurde! Ja myślę, że świeży może być łysy. Albo zrobił się dziarę na twarzy, o! Ja myślę, że pofarbował włosy. 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 Jezu, myślę, albo kolor. Dobra, gdzie mam stanąć, kurde? O nie! O nie, łysy będzie! Będzie łysy! Dobra, pootwierajcie oczy. To jest, kurde? O kurde! To jest! To jest, kurde! Nie jest łysy! To jest! Tu się gapisz, kurde! Nie jest, tu się gapisz! Ale masz tryb! Chłopakami na rejon wpadnę! Nie, ja! No i to go! Wiedziało. No i to jest to! Jest stary, od razu jakiś szerszy się zrobiłeś, od razu ci karczyk. No bo kurde, w więzieniu się pociągałem, kurde. No weźmiego! W ogóle nie wyglądasz źle z taką głową. Naprawdę jest masz kształt, no łebek. Wiadomo, no. To jest tak jak słuchacie tych skazańców, tacy co stoją, ale są przystojni jeszcze, to, że wyglądają niegroźnie, ale przy okazji są tacy. Można to otwarcie teraz powiedzieć, Bartek, teraz wyglądasz na 25 lat faktycznie. Ale ogólnie i tak by mnie to spotkało, chciałem zobaczyć jak będę wyglądał łysy, bo niedługo planuję przeszczepić, więc ten. Pięknie. Nie jest ślepo. Co jest? Co jest, Angela? Dawaj pogaczkę. Nie, to oby panie. Dawaj ślinę. Dawaj polecimy ślinę. Lecimy ślinę, czyli trzeba znowu chodzić, mała. Ja. Co oni ci zrobili? Naprawili mnie. Takiego TikToka jeszcze grałem. To wszyscy stali, patrzcie, czyli dobrze, pokochani. Czas. To jest duży. Co ja pukasz mi w okno, zaraz cię puknę. Oj. Dobra, zapraszam proszę państwa na ocenę. Nie, no nadal go kocham, wiadomo. Bardzo zarąbiste, w ogóle taka dobra transformacja, metamorfoza, czy jak to nazwać, że aż szkoda mi słów. Bardzo ciekawa przemiana i na pewno dodatkowe punkty na poświęcenie się. Wow!
Spodziewałam się większej zmiany, bo tak naprawdę poza włosami Bartek nie za wiele się zmienił. Bartek pierwszy stanął przed nami, jeszcze miał czapkę założoną, to było, myślałam sobie, kurczę, taka słaba ta metamorfoza, bo jednak nic się tutaj nie różni, tylko są tatuaże. Ogólnie Wikę oceniłam, pamiętam, na 9. Jej metamorfoza była taka porządna, te dziary były naprawdę fajnie zrobione. Tutaj Bartek trochę z tymi dziarami mu nie wyszło, ale ogólnie jako Sebiks wygląda mocno jak Sebiks. Dodam dziary, co zrobiła też Wika, ale Wika w porównaniu do Bartka przeszła większą zmianę. Samo ubranie spoko, bardzo pasuje. Tatuaże, jakby każda część jest przemyślana. Buty, skarpetki, szelest, do tego jeszcze łańcuch, do tego jeszcze pała ogolona, czyli jakaś faktycznie trwała zmiana w wyglądzie. Ja nie będę owijał bawełnę, mimo że jestem baranem. Bardzo doceniam to, że Bartek zgolił włosy, ale uważam, że za mało tutaj się zadziało. Wydaje mi się, że nie lepiej od Wiki, ale jest na pewno gruba metamorfoza, na pewno grubsza niż Wiki, bo jednak obcięcie się na łyso. Wydaje mi się, że nie ma nic grubszego niż ogolenie się na łyso w tej serii, a z drugiej strony całość tej metamorfozy mogła wyglądać też inaczej, w słonie, której nigdy go wcześniej nie widziałam. Wygląda bardzo dobrze, wszystko się zgadza, zarąbisty look. Do mojej podstawowej oceny dodaję jeden punkcik za zgolenie włosów, no bo jednak to jest duże poświęcenie. Moją punktacją dla Bartka Laskowskiego przyznaję 9,9. Mocna szudelka. 9,3. 9,25. Tak samo jak u Wiki, 9, ze względu na to, że to jest jednak powalone to, co zrobił. Jak widzieliście, to była moja metamorfoza. Wbijajcie jeszcze do mnie na TikToka, bo wrzucę reakcję reszty, czyli Natalki, Karola i innych. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnym.